powiedział, no dobra. To tam. No dobra, to tam no to idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest? No chodź. Tobruk. To widzę. Wiesz, już się uczę od ciebie pewnych rzeczy. Miło. Przynajmniej się stałem. Co ty masz na tej bluzie? A, z tyłu. Bo to te... Mru. Co? Mru. Mru? Ale ty gadżeciarz jesteś. Dostałem. Jak bunkry, to bunkry, nie? Dostałem. To ty powinieneś mieć nie jakiś Vuitton, czy co innego, tylko MRU. Albo bunkry. No tylko wszyscy wiedzą, o co chodzi. O, jest Tobruk. Ale on taki rozwalony trochę jest. On nie jest rozwalony, tylko wiesz co, powrzucał tutaj ktoś kamorków i tyle. W jednym z programów mówiliśmy o Tobrukach i co więcej, wrzuciłem dosyć sporo zdjęć, jak to wyglądało. Tu była taka osłona, no, taka lufa. Nie aż taka wysoka była, nie? No nie, okej, okay, to żeby tu zobrazować. I to się ruszało tutaj w środku, tu. No też tak do końca niekoniecznie, bo tutaj te piersienie, to tak jak my sobie oglądamy w niektórych obiektach, to one były tak, wychodzi na to, że były robione tak rzemieślniczo, dopasowywane i później mocowania też karabinów. Ale na obrazkach było, że pan się może przestawiać w różną stronę. Tak, ale wiesz co, to jest takie chyba trochę, bo to nie jest obrotowa taka typowa, no dobra, taki element obrotowy. Przestawna, może rzeczywiście. O, okay. A wtedy już później na karabinem na tej lawecie możesz operować, góra, dół, prawo, lewo. No dobrze, no może właśnie. Użyłem złego słowa. Nie to, że może sobie siedzieć i się okręcać, tak, bo tylko... dla większości to będzie zaraz się kojarzyło z obrotnicą, że to tak jak... I tak za coś zaraz po głowie dostaniemy, także nie przejmuj się. Tak? A nie, no ja w ogóle nie przejmuję się. Żółto i tu powinno być wejście gdzieś. Nie tu, tylko z drugiej strony, tu. A czemu akurat z tej? No bo... A skąd wiesz? No bo tak, bo widzę po tym zrobieniu. Aha, że tu, no. Czyli tu jest zakopane. Tak. Nie, tu jest rzepak. Zasypane, bo zakopane to na południu Polski. Rzepak. Sam się doczepię, jak ten, po co, możesz liczyć na nie, po co ci widzowie? Ale ty w tym momencie odbierasz co niektórym prawo hejtu i... Znaczy prawo mają nadal, nie chcę się czepiać, ale do słucham, hejtu, ale mają nadal. A ja myślę, że jednak do hejtu nie ma prawa. Ty, ale wiesz co, to nie miał być zasadniczy obiekt na dzień dzisiejszy, więc tutaj też, znaczy na ten odcinek, więc nie wiem. No dobra, no kawałek chociaż. Wejście jest a tu. A wziąłeś lampkę? Nie, powiedziałeś, że on nie brać. Nie, no jak? Mówię ci, że światło było niepotrzebne. Może być potrzebne. Powiedziałeś, że nie. Jak, ale żadnej nie wziąłeś? Chodź. Dobra, chodź, jakieś poradzimy sobie. To, że nie mam kasku, to nie oznacza, że jestem całkiem nieprzygotowany. Ale w kieszeni mam dwie lampki. To dobrze. To, że nie wziąłem latarki dzisiaj i kasku, no, to nie musisz mnie od razu kopać. A to jest rzepak. Ten żółty, ale jakoś dziwnie, bo... Wszystkie pola są już takie całkiem rzepakowe. Ja wiesz co, myślę, że to jakoś samo się coś posioło. Samosiejki myślisz? Nie wiem, wiesz, no nie wnikam w to aż tak bardzo. Ty, teraz trzeba znaleźć dojście do tego tam w środku. Coś ja już tam widzę. Bo krzeczory. No co, możemy się spróbować przecisnąć przez... Chyba nie mamy wyjścia. Znaczy, możemy spróbować z drugiej strony. Kurczę, wiesz co, nie. Spróbujemy z drugiej strony. Spróbujmy wersję łatwo. Dobrze. No, ale poczekaj. To jest ten żagiel, co ty powiedziałeś? No, to jest ten żagiel. Co? Z betonu. Ja mam dobrą wyobraźnię, ale ja tu żagla nie wiem. Ale widzisz, bo ty stoisz tam blisko, bo ty stoisz tutaj jak zwykle. Beton. No. No, już podleciał do betonu. A jak stanie, po pierwsze, wyobraź sobie, to twoja wyobraźnia, weź sobie ją uruchom. No. Jak nie ma tych krzaków w tą stronę i stało się tam na drodze, bo tam jest droga, którą przyszliśmy, to... Ten obiekt wyglądał jak żagiel, taki zobacz, on jest taki trójkątny, tak? Ale jak wtedy, żagiel łódki. Poczekaj, jak wtedy nie było jeszcze tych drzew... Krzaków, to nie było żagla, on jeszcze leżał normalnie. Był. Ja pamiętam, że był. No dobra, a kiedy go wysadzili? Taki. A to po wojnie. To no, po czyli wojnie. W czasie wojny, o czasach jak opowiadasz... Ale no czekaj, no ja, tylko że w czasie wojny retrospekcja. To nie było. No dobrze, poczekaj, bo jeszcze Przemek, ten mój beton, który gdzieś tam, zobacz, jak fajnie to jest obudowane. A ciekawe, bo ja tak z takim rozwiązaniem teraz tutaj bym powiedział, że pierwszy raz się spotykam. Łatwiej granata wrzucić. Nie, a znaczy, to i tak tu. Nic nie zmieni. No to co, ale rzucisz, ogłuszysz, zawsze trochę... To podejść na taką odległość, żeby ten granat wrzucić, ja cię proszę, kolego. No nie, no proszę cię, weź na olimpiadach, przecież rzucają tam ładne kilkaset metrów, czekaj, kilkadziesiąt. Ja tą latarkę to założę do góry. Bo ja tak wolę mieć obie ręce. Dobra, ten obiekt, wiesz co, przyciągnęcie na ten obiekt z
Ale właściwie poczekaj, z dwóch powodów. Poczekaj, po pierwsze... poczekaj. Zaraz powiesz o pogodach. Przemek, pogodach. Jest, masz rację, jest żagiel. Teraz widzę. Teraz widzę, teraz mnie przekonałeś. Stąd wygląda, zrobię jeszcze dwa kroki do tyłu. O, stąd wygląda jak żagiel. Dobra, przyciągnąłeś mnie na ten obiekt, bo... Obiekt, mówiliśmy numer, nie, 722, niebezpieczny, bardzo niebezpieczny. I drugi powód, przy tym obiekcie chciałem przypomnieć kwestię wypadków, sytuacji, które się tutaj działy. W 95 roku w tym obiekcie miał miejsce wypadek, na szczęście nieśmiertelny. Dwóch młodych ludzi, jak ja sobie przypominam sprawę, to na dwa tygodnie przed maturą. O, tutaj zobaczę z środka. Przyjechali sobie na bunkry, zamiast się uczyć do matury, no nie wiem, no każdy ma tam inne podejście, to przyjechali sobie na bunkry. Ty się uczyłeś do matury, więc... Uczyłem się. Ta. Ja mam maturę i kursa, co po niektóre i jeszcze parę jeszcze innych rzeczy. Mm-hmm. Ja lubiłem się uczyć, nieważne. Ty prowokujesz. A no czasami kurde, się też zdarzyło. Klatka. Dobra, i oni sobie tutaj przyjechali i zamiast... I to też lata 90. To jeszcze nie było takiej uprzęży jak ty, masz profesjonalną i w ogóle. No, to nie wiadomo w ogóle nam, na jakiej linii oni schodzili. I teraz w zasadzie nawet nikt w to nie wnikał, bo ważniejsze było ratowanie tego młodego człowieka. Była taka teoria, która mówiła, że ta lina była albo za krótka, albo się zerwała i jeden z tych dwóch wpadł do szybu. Drugi był na tyle przytomny i na oriencie, że zrzucił mu tam jakieś zapałki, zapalniczki. Dobrze, że nie kamienie. A ty co byś mi zrzucił? Bo nie, tobie bym linkę zrzucił, ale aha. Bo moi koledzy, jak chodziliśmy po sztolniach, to powiedzieli, że w razie czego, jak nie dadzą rady mnie wyciągnąć, to dosypią kamyków, żebym się nie męczył. Dobrze, że to mówisz, to już na sztolnie z sobą nie jadę. Ale to nie ja. Ale dobra, spoko i wracamy. I poszedł po pomoc i wiem, jak to się odbyło, bo jednym z ludzi, którzy tego człowieka transportowali, był mój tata i mam gdzieś tam jeszcze zdjęcie, 95 rok, jak go wyciągali, na noszach nieśli do wjazdu głównego. No kawał i to historii. Tak jak... Tak, i to tak jak... Teraz też nie należy wchodzić i nie jest zakaz wejścia do tych obiektów, to tak samo wtedy też i wtedy to się skończyło dla nich. W końcu, Przemek, w końcu kanał nazywa się Tu nie wchodź, a wszystko co robimy, to robimy albo za zgodą, rura, albo na własne ryzyko. Rura, prowadzi do tej kopułki, którą tam widzieliśmy wcześniej. Kopułka z tamtej strony była. No ale to rura może zakręcić, tak? No to gruba rura jest. Dobra. Ale muszę ci powiedzieć, on jest... Czyli co? Tutaj był nieduży obiekt sam w sobie, tylko on został... Już możemy powiedzieć, że ten obiekt będzie... Taki obiekt, ale cały będzie w następnym odcinku. Tak. No to mówię, on niewielki jest w gruncie rzeczy. Zgadza. Czyli taki, jak ja to stwierdziłem, tak trochę, może nie mam 100% racji, ale detaszowany w pewnym sensie, bo jest wysunięty z systemu. Ale to ja bym tego tak nie... To określenie detaszowany dotyczy zazwyczaj takich elementów... No, to w Chycinie pokazywaliśmy. No tak, ale w zasadzie on można określić jako detaszowany, ale w tych kategoriach to każdy praktycznie obiekt jest detaszowany. Przemek, ale... Bo od czego jest detaszowany? Dostaliśmy informację, systemu. Że jest jeszcze lepszy, nie? A ty stwierdziłeś, rzeczywiście. Znaczy, no Przemek nie wiem, czy lepszy, to dyskusyjna sprawa. Zostaw my to na następny odcinek. Dobra, schodzimy. Znaczy, wejdźmy trochę tutaj. Dobra. No to wejdźmy. Nie róbcie tego w domu. Jak widzicie, Przemek jest wysportowany, przygotowany i wie, co robi. Zresztą on tutaj bardzo wiele razy był. Ja to może nie tyle. Aha, i tu trzeba lampkę zapalić. Tak. No to cudownie mi mówisz w tym momencie. Ja no muszę... Ty pierwszy raz na bunkrach jesteś. Trzeci. Nie, 90. Na to wychodzi w tym momencie. Już podłączam, drodzy moi, światełko, żebyście coś zobaczyli. Dobra. Świeci. Teraz niech się kamera tylko przyzgotuje. Dobra. No to, jeszcze zapnę to. Wybaczcie, że takie sytuacje was czekają w tym momencie, ale to po prostu tak jest. Dobra. To jest cała klatka schodowa podsypana. Uważam, tak. Tak, tak, uważam. Tu pomieszczenie. O, tu widać, że to miało być pomieszczenie izby odpoczynku, że tutaj miało być łóżka. No i tu wyjście ewakuacyjne. Ale zasypane. Ale tak. Czy nie użyte jeszcze? Nie. Myślisz, że nie użyte, czyli to jest oryginał? Myślę, że tak. Ale poczekaj, bo tu przekładek nie ma. No okej, to przekładki to tylko w jednym miejscu możemy zobaczyć, chyba na tą chwilę na pniewie. Aha.
Czyli dobra, bo tu mamy jak gdyby taki fajny moment. Musimy uciekać. Otwieramy sobie drzwiczki, tak. I tego żwirku jest więcej. Nie, ten żwirek jest dopiero za tamtą ścianą. Tutaj są dwa rzędy szyn stalowych, które ze względu na to ukształtowanie ściany trzeba lekko podnieść i one są takiej wysokości. Mhm. I obracając wysuwamy do środka, do obiektu. Później drugi rząd, który tam mamy wnęki na ten drugi rząd, lekko podnieść, obracamy i wsuwamy do środka, do obiektu. I widzimy ścianę ceglaną. Za pomocą sprzętu takiego okopowego, jakiś tam łomik, taki młotek, które służyły do przebicia tej ściany. Demontujemy tą cegłę, wtedy dopiero wsypuje się ten żwir do środka, wybieramy go łopatką, taką piechoty, tak jak to się mówi, saperką popularnie. Czyli dobre 20 minut. No jak nie lepiej. No. Ale słuchaj, ale nikt się nie śpieszy w takich sytuacjach, bo tu chodzi o wyjście, tak? No o ucieczkę, chociaż... to wydaje mi się, że właśnie ucieczkę robi chociaż... się szybko. Dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywa żona sapera? Saperka. A wiesz, jak się nazywa żona popa? Popa żona? Popa żona, tak jest. W ogóle fajne jest to, że łapiecie te dowcipy, które... Tak nie, jest. To może przejdźmy z bunkrów na stand-up. O nie, to za cienkie bolki jesteśmy. Dobra, za siebie mogę mówić. Ale stand-up jest dobry. No i dobra, i wracając do obiektu. Tutaj mamy podsypany bardzo mocno podsypaną klatkę. Ja myślę, że nawet jest ta klatka zniszczona zupełnie. Dobra. O kurde. I słuchajcie, i tak. Nie będziemy tam wchodzić, bo zobaczycie to w następnym odcinku. To tak czy inaczej jest niebezpieczne. Tamto pomieszczenie, które tam jest widoczne, to ja już mówię, to były toalety. Zresztą tam coś tam widać. Ślady po rurach, rura odpływowa, jakiś tam ślad na ścianie po jakimś tam wyposażeniu. Tutaj, jak zamienimy się miejscami, tu masz szyb. Nie będziemy się przeciskać, bo to mówię, tu akurat pokażemy ten taki obiekt identyczny i do niego wejdziemy. Jest niebezpieczny. A dzisiaj same, znaczy dzisiaj i tydzień temu to same niebezpieczne obiekty. Nie, za tydzień. A, to tak. To dzisiaj. Skoki czasowe. Tak. No tak bywa. No i nie będziemy tutaj dzisiaj mieszać. Tego, tak. Zrobimy to prawilnie. No też nie do końca. Ale tak, właśnie. Ty, ktoś nam drabinę zabrał. I teraz już nie wyjdziemy. Ty, bo to nie tędy. Tu dalej idziemy do góry. No bo nie było drabiny. Chciałem cię nastraszyć, skoro dzisiaj takie rzeczy mówimy. To jeszcze był taki... Aha, czyli tu było też zabudowane w pewnym momencie. Tak, tak. Ktoś tak. Cegły położył i... Opa, dobra. Dostajemy się na zewnątrz. Zacny obiekt, naprawdę. Pozwólcie, że się wysunę stąd. Okej. Jesteśmy znów w pomieszczeniu, które pomieszczeniem było kiedyś. Tu wieża. Zobacz. Mocowania no, do... w sensie pomieszczenie. Tak. To jest to, co za tydzień wam pokażemy. Fajnie to brzmi. Żagiel. Pięknie. Słuchaj, bo my już wiemy. Mamy informacje z przyszłości. Wy nie wiecie. Mamy informacje z przyszłości. Tak. Michael G. Fox nas odwiedził. Dobra. Doktorek. Dobrze jest. Tu jeszcze chcesz, czy... To już właściwie bym powiedział, że już za wiele to nie ma. No ale zobaczmy. Bo myślę, że to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć żegnalis. Nie. Dajmy jeszcze chwilę na popatrzenie. Okej. Okay. Czyli jak chcielibyśmy te klocki poustawić, śrubka, widziałeś? No, ja już myślałem, że zauważysz, że były przynajmniej trzy. Nie. Tak! Tam, tam. Składamy te puzzle. Tu. To dopychamy. To dopychamy. Zgadza się. To dopychamy. I żagiel kładziemy w naszą stronę. Bo on się wywinął po prostu. Tak, i żagiel kładziemy i mamy wszystko poskładane. I jeszcze tu kopułę. 20x7 stawiamy. Ale ono jest wyłojona gdzieś, ktoś zabrał. No po to je wysadzali, żeby je zdemontować, Tomasz. Wiem. O, tu jakieś zwierzę poległo. Jakiś ptak. No tu. No, to lisek. Chodził lisek koło bunkra. Ale to nie lisek poległ. Patrz. O, patrz, jaki ładny. Z kawałkami drutu kolczastego. No. Ja mam chyba jednak radar, ty. Nie wiem ci, że ty masz radar, no. Na beton. Ale pięknie wygląda, zobacz.
Ja mam nadzieję, że to nie jest instrukcja dla co niektórych. Ale i widzisz, to są takie elementy, na które tutaj można było się nabić, pokaleczyć, zrobić sobie krzywdę. Już na pewno to mówiłem, a jak nie, to mówię. Ty wszystko na jednym metrze bieżącym nie mniej niż 120 kolców według instrukcji dla tego drutu kolczastego. Czekaj, jak myślisz, w którą stronę on może iść? Ale co? Ten drut. On nigdzie nie idzie. Nie, no pewnie się gdzieś nie idzie. No gdzieś powinien być teoretycznie następny. No, ale to widzisz, że to jest też mocny destrukt, także daj mu spokój. Chodźmy tutaj jeszcze, przejdźmy kawałeczek, zobaczmy. O kurde. Tu też pozostałości, żagiel też widać. A czyli obiekt tak naprawdę lekko... O, widzisz, tu widać. Nie myliłem się, patrz, tutaj jest rura połączona tuż pod tym. No. No jest, ale poczekaj, bo to nie jest Przemek ten, który o, tu masz drugi. No właśnie, na niego się potknąłem. Aha. Zawsze zwracam uwagę pod nogi. Szkoda, że nie zauważam. A to nie jest ten, który myśmy pokazywali. No to ci mówiłem właśnie. To jest drugi. A tak, zgadza się, no. ale to jest, do tego jest podłączona ta rura. Tak. No czyli to jest ten wywiew. I tak jak mówiłem, czyli tydzień temu druga z drugiej strony wieży. Kopułka. Druga z drugiej strony. Okej. No, dobrze, drodzy moi, to było dzisiaj w takim razie na tyle. Spotykamy się za tydzień. Za tydzień już wiemy, co będzie. W ogóle mega obiekt, naprawdę super. Z czystym sumieniem możemy polecić. No, jeżeli ktoś chciałby media społecznościowe, do Przemka na kanał też wbijamy i latamy, nie? No to wiesz, to jest taki niszowy, mało kto tam lata, tak jak tego. Ale zapraszam, oczywiście, zapraszam. I od tego powinieneś zacząć. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa. Cześć.